coraz więcej zbieramy wiadomości, że rajd Dakar to już nie jest ten rajd, który miał miejsce, kiedy pomykał przez Afrykę. A więc już hotele, w których można przenocować, już szutry, czyli drogi, które są o wiele łagodniejsze niż pustynne, bezkresne drogi w rajdzie Dakar. My chcemy wam pokazać, przez wielu fachowców uważany za najtrudniejszy po Dakarze rajd, który się nazywa Drezno-Wrocław. Druga część tego rajdu, tam bardzo mocno dają do wiwatu polskie załogi, ale także mnóstwo Niemców. Przede wszystkim coś, co nam się bardzo podoba, to jest ta formuła open, a więc każdy może wziąć w tym udział. No, profesjonaliści w tym sobie dają radę najlepiej. Piąta godzina, 19:30. Zapraszam wszystkich na bardzo emocjonujący rajd Drezno-Wrocław. Jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie, o czym niestety mało się mówi. Finał z głową przez wiele tygodni pokazywał wam, w jaki sposób przygotowujemy się do finału, później jak ten finał wygląda. Bardzo ciekawe reportaże, ponieważ cały czas dokumentowane naszymi kamerami, które gdzieś tam cały czas z boku towarzyszyły i mnie, a także naszej całej ekipie. Zapraszam was na ostatnią część finału z głową, tę część finałową, a więc kończy się światełko do nieba pod Pałacem Kultury i wtedy zaczyna się ta bardzo ostra jazda aż do godziny 24. Licytacje do tych kart telefonicznych, licytacje do tych serduszek w tym roku. Niezwykłe emocje. Piąta godzina, 21. Ostatnia część finału z głową, czyli co się działo, kiedy niebo rozbłysło światełkami, kiedy dobre anioły jakby finalizowały i my także. Ostatni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piąta godzina, 21. Finał z głową. I moi drodzy, biorę łyk herbaty. Proszę o litość dla mojego gardła. To jest głos ludu, to jest głos ludu. 385, Tombot Łódź, Tombot Łódź. 385 tysięcy jest na pierwszym miejscu. Już widzę, że Kasia coś zapisuje. Kasia i Aneta, czyli nasze dziewczyny. 390, Konsus, 390 tysięcy. I uwaga. 500 tysięcy, 500 tysięcy, pół miliona. Tombot Łódź, Tombot Łódź. Pół miliona, 500 tysięcy. No. I absolutny przebój na zakończenie naszej kręcioły, czyli zapowiadam wam program Muza z oklaskami, 7 godzina 20:30, premiera koncertu Clawfinger, część pierwsza. To był niedzielny koncert, a więc 3 dni trwał festiwal, przystanek Woodstock. Zespół Clawfinger w lekkim szoku, że tak dużo ludzi jest na tym festiwalu, że tak cudowna atmosfera. Wszystkie hity mogliśmy usłyszeć świetnie, bawiąc się z całą woodstockową publicznością. Ja przypominam, 28 będzie koniec dnia lutego, bo w lutym ma tylko 28 dni. My 27 robimy rozliczenie orkiestry. A więc 27 powiemy, ile pieniędzy ostatecznie zebraliśmy podczas 17 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także pamiętajcie, 31 lipca, pierwszy, drugi dzień sierpnia, czyli kolejny przystanek Woodstock, 15 przystanek Woodstock. Ja się z wami żegnam, oglądacie nasze programy od godziny 10 do godziny 1. Polecam, zwłaszcza te nocne, wieczorne godziny, bo wtedy dzieje się bardzo często najciekawiej. Powtórkowo, środa godzina 20:30, premierowo Clawfinger, ale i tak muzyki u nas bardzo dużo. Ja się z wami żegnam i trochę popierdzę. I na końcu się zaśmieje. Cześć, siema.
Keep the tunnel light.